Piew normalnie. Nie, to nie to. Chodźcie, piew, tylko tnijcie drzewo. Na razie nie idziecie na bossy itp. Za młodzi jesteście. O, co ma Bigfoota? Tak. Tak, u tego Bigfoota. Największa gotówka. Ile? Mam 50 już. No to podchodzisz do Bigfoota i dostajesz kasę. Gdzie muszę do niego po prostu podejść? Nie, czemu tak? No. Aha. Nie wiem czemu ta piła mi nie chce hitboxów łapać. Promi, źle cię słychać. Muszę kopię ze mną jakiś ziomuś. Mnie źle słychać? Ej, ziomuś ma tego! Ziomuś ma tego... Okej, okay. A teraz? Lepiej, dziękuję. Świetnie, proszę. Ej, to drzewo ściąłem, patrz! Drzewo ściąłem. Jak ja mam to sprzedać, bo ja tu podchodzisz do niego. Już sprzedałeś. No, już sprzedałeś. Nie. No i tu jak... Nie, bo weszłem z innej strony i nie sprzedałem. Jak sobie tu przyjdziecie... Chcesz coś kupić za Robuxy, nie wiem, jakiegoś autoklitera? 50. Nie, chyba. Nie wiem, ale ja mam makro. Zapraszam. Aha, to mega. To mnie. Pokażę wam coś. Tu skaczę. Idę. Nie da się tu sprintować, to jest no właśnie, kliknąłem shiftem. Chodź, pato. Idę. Tu możecie kupywać ze siekiery itp. Ja jeszcze to miałem na Xboxie, Chappy. Pamiętam. To były czas. Chappy tools. Tak, tu macie siekiery. Tu są takie bardziej inne rzeczy niż siekiery. Aha, o, siekiery. Siekiery są to na przeciwko. Są siekiery. No to to pewnie kupię sobie. Tu są siekierki. To są skiny do tych siekiery? No. Tych rzeczy. Ja mam Frozen. Aha. I to, a to tylko do siekiery. Tak, i teraz tu ja tu też nie są te skinki. Tak, i tu teraz, tu są plecaczki. Ale według mnie się nie opyla chyba skinki. To na pewno będziecie chcieli sobie kupić. Gdzie ty jesteś? Tu. O, czy tu są te, tak? Plecaczki. Randy containers. Zero. To są pety? Plecaki. A pety są tu przy samochodzie. No, tam gdzie koni były. Ja tą grę kiedyś widziałem na YouTubie, ale... Ej, jak to jest ten Vampire Madame, że on tu chodzi? To jest limonka. Co to jest? Jacek. O, samochody. Jacek Aurory. 300 robuczów. Ile? 50 tysięcy robuczów. 250. Z 50 tysięcy. Walimy drzewo. Oj, co? Rozwaliło się. No. No, tak jak tamto. Nie wiem, czemu moja piła nie chce. Ale mi się szybko plecak napełnia. Ale to bardzo ciekawe jak. No nawet spoko giera. No, ej, da się kopać tyłem. Tak. No. Gra jest świetna, potem tam dalej są bossy. Fajnego mam skina? Ty? Tak, masz bardzo fajnego. Nawet tą maskę chyba mam też u siebie tam gdzieś. Koni ma najlepszego głowy. No jego twarz jest... piękna. Nie, kiedyś była normalna, tylko się gdzieś zmieniłem, a jedną grę i się tak powiększyła. Pokaż. Normalna twarz. Nie wiem, ja nie lubię tych retro skinów. No. Wolę klasyczny. Kupię, ja sobie ostatnio chciałem wyszukać w tej wyszukiwarce ciuchów. Chciałem sobie zwykłą t-shirta wyszukać, co nie? No. Nie było, cały czas były te takie 3D jakby. No. A tu też masz specjalną zakładkę. No ja nie widziałem. No ja też właśnie. Najpierw nie widziałem, ale potem jak zajrzałem, takie patrzę, ej, tu jest inna zakładka, takie, w końcu się nie będę musiał męczyć. No. Kurde, wpisujesz, nie wiem, na przykład black jeans, holsz, no. A tu ci nagle, kurde, wyskakuje jakieś to. A ta maska, co ja mam na sobie, to ona akurat była w cholerę droga. Też mam słodkiego skina, takiego nuba, którego mogę w sumie założyć, bo jest... Igor. Słodki. Ja mam pieska i pandę fajrota. Jak se wejdziesz w mój equipment i zobaczysz jaką mam buźkę założoną, ile ona kosztuje, to nie będziesz potem spał 7 noc. Aż się boję.
Teraz mnie tak skusiłeś, żeby to sprawdzić, bo no ta, ja ta niebieska. Ja ją kupiłem. To nie mówcie, nie mówcie. Ona była rare itemem. Ja ją kupiłem za 1000 obuksów i wiedziałem, że ona podróżuje. Nie mów. Czekaj. Ale twarz czy jakby. Twarz, na twarz. Sam, ja nie widzę, bo ja sam spojrzę. 3,5 tysięcy robuxów. Co? No. Ty, ale przecież ty nawet tej twarzy u ciebie nie widać, bo ty masz tą głowę. Wiem, no ale dowartościowuje, nie? Tracisz trochę, bo nie widać tego. W jednym piku udało, ona kosztowała 10 tysięcy robuxów. Co, kurde? No. Ja kupiłem za ty nie, która moja najdroższa rzecz to jakiś piesek za 100 robuxów. Najdroższa rzecz u mnie to jest na maska. Ej, a jak sprawdzić, ile masz kasy? Tab i tam masz cash. A. Lambert to jest to, ile drzewcie. Bo w takie kupujesz coś za 3,5 tysiąca robuxów, nie? Tymczasem mama, coś ty zrobił. Kupiłem buźkę, której nie minę. Kupuję za 1000 robuxów jakąś buźkę. Nie wiem, kup sobie Game Passy za to, czy coś. Nie, buźkę. O. Uśmiechnięta. Ej, dobra, mam 315. Idziemy coś kupić. Nic nie kupić. Halo, czemu mi e-mail nie przyszedł? Coś się... Dam radę coś kupić za ten kasę? Albo może, nie wiem. Wiem, że za 2 koła na pewno kupisz. Dobra. Może skina do siekiery kupić. No nie, tak mało mi brakuje do tego, chłopie. Ogólnie ta piła, co ja mam, nie polecam. No. Nie łapię hitboxów. Nie łapię hitboxów, w ogóle nie ścina mi drzewa. Czy ty chciałeś to kupić, mając się w ręku? Co? Ona mi w ogóle hitboxów nie łapie. Nie ścina mi drzewa. No, koni, no. No, brawo. A, koni kupił. No co? Działa? Nie. Nie działa, co nie koni? Ile ta stara diamentowa siekiera kosztowała? Chyba, że ona działa jakby na inne biomy. Ale tak jakby, a właśnie, nie pamiętam. Jak masz skina do siekiery, co nie? No. To ci jakoś ulepsza, czy to tylko wyglądowo? Właśnie, tego też nie wiem. Jest, w końcu się zalogowałem. Ja w to grałem w 2K18, 19. Pierwszy chyba 500 kosztował, co nie? Plecak, a pety się opłaca? Dwa koła. Pety bardzo. Czemu ty nie masz peta? No bo ja grałem na Xboxie. To jest taki właśnie przyjemny symulator. Bardzo przyjemny. Tak. Szczególnie jak masz takiego człowieka, który się nazywa Igor Jagoda i stoi tutaj na drodze. No bo ja próbuję sobie zmienić skina na takiego fajnego, słodkiego. A to prawda, że jak... Tylko, że... W sensie w niektórych... Brakuje mi tego tutaj sprinta, na serio. A to we wszystkich grach jest tak, że jak zmienisz skina i zrobisz reset charakter, to już masz go zmienionego? No. Nie wiem. Bo wiem, że to tak działa, tylko że ja właśnie chcę to zrobić. Ej, promil. O, no. Jest. Chodź do mnie. Gdzie ty jesteś? A tam. Tutaj. Czekaj. Tnę drywno. No. Dobra. Teraz. Ej, chodźcie tam, gdzie się umiera. Weź ktoś reset charakter. Już. No. Nikt nie rusza. Reset. Ja se tam dojdę. No. Dobra, i chodźcie do Promira. Ja zrobię reset charakter i ocenicie mojego skina. Zapraszam tu. Okay. A ci chyba resetujesz gdzie indziej niż promil. Dobra, resetuj się. To są różne chyba spawny. Ale może zaraz piszę tu. O, jestem. Ja pierniczę, ale adventure. Zobaczcie, ile te okulary kosztują i czapka. Koła. Czapka i okulary, powiadasz? Dobrze, już sprawdzam. I dyki. To też mi powiedz. Nie mam cię znajomych. To mnie zaproś. Dobrze, tam. Aha. Dobra. Koni, czy ty poszedłeś na inne biomy bez nas?
Właśnie. Działa. Gdzie ty jesteś? No ona chyba działać nie będzie. A gdzie jest inny biom? No, tu są różne ścieżki, ale to tam na razie chyba nie warto iść. Nie wiem, zaraz możemy iść. Czemu? No bo to trzeba było tam coś zdobyć, z tego co pamiętam. Wiem, że na pewno... Moja czapka kosztowała 80, a okulary coś chyba... Pierwsze szło na taki zielony biom. Tak dużo. Chyba. Sam mój piesek kosztował 100 robuxów. Nie wiem. Ja główką się inspirowałem Yoshim. No widać akurat. Widać. Ale on ma inną główkę. Nie wiem, gdzie ja idę. Czekaj, ile mam pieniędzy? Cash. Dobra. Nie wiem. 70. Ja mam mało jeszcze pieniędzy, muszę... ale mam przynajmniej ładnego skina. Chodźcie, idziemy na ja przygodę. Ja sobie jeszcze wezmę 30 i kupię sobie nową rzecz. Dobra, to zaraz idziemy na przygodę. Bo promil? No. Co ty mówisz, że się nie opłaca kupywać? Tą piłę? No, tą piłę. Kurw, a ja chciałem ją kupić. Nie opłaca się. Na ile jest ten pierwszy pet? Nie pamiętam. Może kiedyś się przyda. Może. A nie za 500? Chyba mi się wydaje. Zaraz zobacz. Mi się właśnie wydaje, że za 500, ale nie wiem czemu. To mogę zobaczyć w sumie, bo ja już tu jestem. Mam 540. No, już tu jestem. Jesteś chyba na spawnie przy tym domku, to możesz sprawdzić. No mi na razie jest najbogatszy z nas. Tak. No, bo za 5 koła najtańszy. O kurde. Dobra, chodźcie tu, idziemy na wycieczkę. Jedno zarobnisz, weź. Chodźcie. No. Koni, pato. Jaram się. Idziemy na wycieczkę, chodźcie tu. Zaczekaj, tylko sprzedam. Sprzedawaj to. Sprzedałem, idę. Się prosto w oczy. Wiesz, to szybciej będzie, jak się zresetuje. No. Mwah. Zostaliście mężem i mężem. Dobra, idziemy. Tu będą jakieś inne levely, te. I tu na prawo też coś jest. No właśnie, tu idziemy. Nie ma przejścia. A czemu ta wampire coś tam stoi w miejscu? Bo ma ze dwóch. Takie co wam? Jak barter. Jest. Ma Radio Mountain. Lol. Boss Road. Na bossa jeszcze nie. No nie damy rady, chłopie. Ale teraz do góry wam się pojawiło, że macie slime i syrop. I teraz tu idziecie. Z tego co... Patrz, co gościu ma. To się da jakoś zdobywać. No coś nam głowy. Chwila. Tu, czekajcie, jak to się robiło? Tu jest faktory jakieś. A, tu się coś chyba kupić trzeba. Nie, macie beczkę. Tu trzeba chyba tą wziąć. Jak wziąć beczkę? Jak ją wziąć? No tam, klikacie. Na to czerwone kliknij. A, dzięki. O, i dostałem jednego slajma. Ja mam inną beczkę niż wy. No i tu jest sklep. Jedno radioaktywne rzecz. I tu jest plus sklep. Plus cztery jakiegoś czegoś. I tu można kupywać bardzo fajne keycardy, które się przydadzą. Nie pamiętam do czego, i też bronie. I co to daje? Za te bronie można bić bossy. A keycardy... I tylko bossy. A, plus jeden slime. A to tylko jakiś czas? Nie, keycardy i bronie czasu? Są na zawsze. A czemu tu przez 100 czasu? To jest jako rebirth? Nie, no to jest na zawsze, czasu, a jak zrobisz rebirtha, to stracisz, nie? Ja mam 4 szlam. Fajnie. A do czego szłam? No, nie wiem. Za to możesz kupić. Niektórzy mają inne bronie. Beczki. No właśnie, ja miałem taką dziwną czerwoną i dostałem za nią golda więcej. O. A, no to ja dostaję taką srebrną i... O, diamentowa! O! O, złota! O, zwykła. Ej, patrz, co tam ten ziomek robi. On dobra, wyrzuca stać dopóki nie dostanie lepszej. Ej, no, można tak robić. Tak, jak wyrzucam. Kupiłem. Ja musisz dwa kliknąć. Ten slot, który... Nie! Wyrzuciłem czerwoną. O, czerwona łatwo. Kupiłem złota kikarza. Za pierwszym raz. Yeah. Ale złoto chyba nie jest dobra. Jest bardzo dobra. Czy jest najlepsza? 8! Ja teraz po 2 dostanę. O, czerwona. Dobra bardzo. O, diament. Ile daje czerwona? Czerwone? Ej, nie działa, nie, bo ja 4 chyba. A złota jest chyba najlepsza. Diament daje 2.
No, diamentów się nie op... O, złota. Ja noszę wszystko. Diament tylko dwa, niestety. Chłopie, ty stąd możesz to brać nawet. Kurde! Ile macie slajmu do góry już? O, złoty. Ja będę mieć zaraz 24. No to idźcie sobie już kupcie kikarda. Mam 26. Idźcie białego kikarda kupić. Za ile? Dobra. Za 10 idę. Jest. Mam 24, zobaczę czy mogę większość zjeść. Mam 26. A co daje kikar? No, plus więcej szlamu dostajesz. Dobra, ja zbieram to, na 30. To dosłownie taki symulator. No. Ja 30 zbiorę. Dobra. A za 30 był kolejny? No. No to mi 4 brakowało. A mi brakuje. Złote wyrzuciłem. No kurde, nic nie leci. Dobra, mam 32. Idę kupić. Będę mieć lepsze. Mam redki. Ja chcę żółty. Ja chcę żółty albo niebieski. Nie, żółtą wyrzuciłem. Czwartym? Żółta, dobra. Aha, jak się wyrzuci w to, to nic nie dostaje. O, jest. Ile tam druga ta karta kosztowała? Stać mnie. 30, kto wyszedł? Młode wyrzuciłem. Barter. Bambik. 30, to jest barter. Czemu wy tacy szybcy jesteście? Dyki. Ten co mniej się chwileczkę. 10? Za złotą. O, było no. A, bo mam tą kartę. Ja 6 za czerwoną. 4 za srebrną. Tą diamentową. O, złota. Ile następna? 60. Ja idę zaraz chyba drewno ciąć. To fajny symulator drewna, prędzej to symulator beczek. Idę drewno ciąć. Ciąć drewno. Tak. Czerwony keycard, czerwona beczka. O, złota. Ty, bo to się nazywa super rzadka baryłka. To jest jakaś legendarna albo epicka? Nie wiem. Potwierdzone info, jak macie drewno i zginiecie, to tracicie. Nic nie usłyszałem. Jak macie drewno... Jak się umrze z drewnem, to się traci. Tak. A, no to trudno. Ej, same srebrne teraz. Czerwoną wyrzuciłem, mega. No nie! Złoty wyrzuciłem. Nie, żółty odda, zobacz. Trzy czerwone pod rząd. No złoto wyrzuci... Ja też. Nie mam się. O! Drugim. Ale ja żadnej beczki nie sprzedaję od jakichś 5 minut, bo próbuję zdobyć czerwoną chociaż. I ją wyrzucam. O, złota. Dlatego ja poszedłem ciąć drzewo. Dobra, bo ty się nie znasz na symulatorach. Idę zobaczyć, na co mogę zbierać. Za 60 żółte masz... jest drogie. Żółte jest no i drogie, czerwoną wyrzuciłem? Nie. Ja żółty kicker zbieram, 240. A ile masz? 62. Zobaczcie, potem będzie lepiej, nie? Tylko lepiej. No nie wiadomo. Popiek to dalej dorzuci baryłką. No, co? Zawody. Widziałem, co jak ci złota. Pierwszy raz klikłem i złoto dorzuciłem. O, mnie stać na kolejnego karda. Bo ja będę wszystkie po kolei kupował.
Ty, jakbyś dorzucił beczką do tej zielonej strefy, to też zadziała, czy nie? Próbuj. No dobra. Nie, zawróciłem. Widać, jak się na łeb chodziło. Jak ty gamoń stoi przy tym czer... No ten gamoń czerwony. Wyrzuciłeś złotą beczkę, tyle ci chciałem powiedzieć. No tu jakiś stoi gostek. Cicho. Też bym wyrzucił. O, super rzadka. Złota, nie rzadka. Mi tu pisze super rzadka. No, czerwono. 104 mam już. 104? Mhm. No to dobra. Ja 22. Mhm. Super rzadka barylka. Oh yeah. Gdybyśmy plus nie wiedzieli 12. O tym, że da się to wyrzucać, to byśmy tu stali 5 godzin. No. I nosili wszystko. O. I ten promil, co zbiera drewno, pociąg barylki musimy. Drewno better. Nie! A. Drewno better. Nie no, zaraz będę mieć sumienie, żeby się pocić pierogami, nie? O. Ja teraz żadnej czemu nie mówię. Co się dzieje? Pierogi w zamrażarce. Ej, promień. Pamiętasz, co Big Klamoty? Była? Pierogi w zamrażarce. Nie, złoto wyrzuciłem. Aha. Co, Pato? Pamiętasz Big Klamoty? Oczywiście. No i co? O, złota. Kurr. Jeszcze chwilę. Bo muszę mamie zrobić kawę. Muszę. Ciu, ale bombik! Nie śmiej się, bo zaraz też wyrzucisz. O, da się w to grać na padzie, dobra, gram na padzie. Tymczasem Promil mówił wcześniej, ja gram na Xboxie. No bo grałem na Xboxie. Nie, w ogóle się nie da grać na padzie. No ale myślałem, że jak podłączę tu do Robloxa stacjonarnie, to nie będę mógł. Nie no, jak się da na Xboxie, to się też da na tym. Pamiętam, mój kolega w podróbę CS-a grał na... Ej, zebrałem jakiegoś płysta. Na padzie. Nie! Haha! I co, i sam się ze mnie śmiałeś. Teraz masz karma. Nie wiem, bardziej opłaca się drewno na razie zbierać. Nieprawda. Ja już myślałem, że wyrzuci. Zbierz 5 szlam, no to na S-a pytanie. Już. Zakończ. Pytanie kompletne, nagroda. Plus 7 pieniądze, plus 1 czasu. Dostałem czas. Aha. A ile wy macie czasu, co? Tyle, ile dożyjemy. O, nie o taki czas. Konie idzie drewno ciąć. Tak, bo zadanie zobaczymy. Ile pan takie, ile mi zostało czasu? Otrzymałem pytanie. Zbierz 10 lat, sekund, minut, 9. O, zbierz 25 szlam. Weź się. Ja mam 30. Bambiki. Łech. A czemu? A nie wiem, tak o. Po prostu. Powinno jakoś automatycznie blokować, kiedy ty to masz. Nie wiem, co spać. Coś wyrzucił do tą... Coś złotą beczkę przez chwilę wyrzucił. Nie wiem, co jest bardziej męczące. No, zgadnij. Spamienie na padzie, czy na myszce? Nie!
Tutaj robimy zawody o złote beczki. Znowu wyrzucił taki gamoń. Idę sobie kupić jakąś rzecz. O, czerwone idealnie. Widzisz, to jest dobra taktyka. W końcu mnie stać. Takie wspomnienie, tak. O, podwójne siekiery kupuję. Kupiłem. O, ba, znowu czerwone od razu. Widzisz, jaka to jest taktyka. Kupiłem podwójne siekiery. A. Spoko. Jak to taktyka, chłopie? 190. Opłacało się. Haha, czerwony. Ha, złote wyrzucił. Dwie złote poszły. Ty też. Trzecia złota poszła. O, dzięki. Jeszcze 4 złote muszę donieść. Dostałem nagrody. Nie, 15. O, 35 lamu, idealnie. Mam na same zadanie. Zbierz 300 syropu. Możemy iść. Jak się zbiera syrop? Jak się zbiera syrop? Właśnie. Jak zostawicie beczki, to można nic zobaczyć. Dobra, idę. Chodź, koni. Zobaczymy. Czekaj. Dawaj, spam i Gorego da. Tam są jakieś drzewa. Spam! Nie wiem, jakim cudem u siebie jestem szybszy od koniego, u koniego jestem za nim, ale dobre. To jakieś drzewa są, tylko że... Gdzie ty jesteś? Gdzie wy jesteście? Dalej? Ja idę do was, bo chcę zebrać 3 lamy. A, za 5 koła dopiero będzie można. Ale co? Zbierać syrop. Za 5 koła czego? No pieniędzy. A no to zbieramy kasę, chłopie. Biorę swoje podwójne siekiery. Ale mi się nie chce! Grałem w co innego? Nie wiem. Gramy w Fort Bros. Ja pamiętam, była taka gra Island Royal. Dawajcie, gramy w Fort Bros. Nie, no już dwa razy wyrzuciłem. 3 razy wyrzuciłem złotą beczkę. A ja z jakieś 50. Pierogi w zamrażarce. Chcecie zmienić grę? Z chęcią. Jak chcesz, ogólnie tak, powiem tak. Bater, mam streama na koniego, który robi drewno. Wyciszył, no. Tak. A ty, Igor, chcesz zmienić? To ci zależy co? Mam grę jeszcze jedną. Zależy co? Fajną. A jak myślisz, co możemy zmienić? Ciebie. Jest, kupię żółty klucz. W końcu. Dawaj, zbieraj drewno. Wróć do pracy. I pyk. Mam żółty klucz. Dobra, to w takim razie w co gramy? A Igor chce zmienić? Chcę zobaczyć. No możemy. Dobra, to czekaj. Oddam kasę. Ile zamówinową tego dostanę? Zmieniamy grę na Roblox. Zmieniamy grę na Robloxie, czy w ogóle grę? Na Robloxie. A gra zajebista, nie? Ja już się boję, ile... No spoko nawet.